Następny przystanek. Schronisko dla zwierząt. Historia Kajtka jest nieciekawa. Był kiedyś w domu. Nie wiem, czy to można nazwać domem. Przez kilka ostatnich miesięcy, zanim trafił na paluch, był cały czas w kagańcu, karmiony przez strzykawkę. No i nie wychodził na spacery, załatwiał się na klatce schodowej w korytarzu. Chodzimy zawsze w grupie, zawsze są nowi ludzie, nigdy z nikim Kajtek nie ma problemów, bo Kajtek lubi ludzi. Tych, których zna, tych, których tak naprawdę dopiero co pozna. Sytuacja, którą zapamiętam, to był moment, jak wypiął się ze smyczy. Nie wiem, jak to się stało, byliśmy we trzy. No ale się wtedy okazało, że on w ogóle nie chce uciekać, on chce być z nami. Bez problemu wrócił, przypiłyśmy i poszliśmy dalej na spacery. Ale to był moment, kiedy rzeczywiście na chwilę serce zrobiło stop. Kajtek lubi spacery. Tyle osób, ile wyszło z nim na spacer, tyle samo musi wrócić i to się tyczy w sumie i ludzi, i psów. Jest świetnym psim behawiorystą. Wbrew pozorom to jest spokojny pies, który po prostu sobie idzie, na spacerze załatwia swoje sprawy. No ma taki pewny siebie ten chód, może to te psy do niego przekonuje. Psy, które na przykład boją się psów albo nie potrafią się do tych psów zachować, nagle z Kajtkiem po prostu idą. Psem, który musi wejść do każdej kałuży. Lubi wodę, ale on tylko do kolana. I świetnie jeździ samochodem. Wsiada, jedzie, wygląda przez okienko, bardzo przeżywa sytuacje, które dla niego są trudne. Stres, który no jest, bo jest, powoduje, że trudno nam jest go tutaj przytyć. Nie przyswaja wszystkiego tak, jak powinien. Fajnie by było, żeby ktoś do niego trochę czasu poprzyjeżdżał, żeby zbudował z nim fajną relację. Ktoś, kto jest asertywny, osoba z takim mocnym charakterem, ale też jednocześnie empatyczna, która będzie potrafiła zrozumieć emocjonalność tego psa. Potrzebuje na pewno domu z ogrodem, fajną, spokojną okolicę. Pewnie fajnie by było, jakby miał jakiś wypasiony kojec. Kajtek potrzebuje ludzi, którzy uszanują to, że on ma swoje granice, no i by go powoli wprowadzali do domu. Ja uważam, że to jest możliwe, tylko musi mieć odpowiednich ludzi. Kajtek, jak kogoś pokocha, to na zabój.